Wiem, jak to jest. Każdy by chciał, żeby rower był szybki, dynamiczny, dobrze przyspieszał, trzymał wysoką prędkość. Oczywiście, wiadomo. Temat oponiarski, temat rzeka. Natomiast no, wiemy jak jest. Opory toczenia, ważna rzecz. Oczywiście, czym niższe opory toczenia, tym faktycznie rower będzie szybszy, będzie bardziej dynamiczny, będzie lepiej przyspieszał. Zgadza się. No ale teraz powiedzcie mi szczerze, oczywiście czynników, które wpływają na opory toczenia jest całkiem sporo. Wszystkich tutaj nie będziemy omawiać, ale tutaj umówmy się. Pomyślcie przez chwilę. Dwie pierwsze rzeczy, które wam przychodzą na myśl. Jako pierwsze, gdy pytam was, co zrobić, by obniżyć opory toczenia. Dowalić ciśnienia. Dowalić ciśnienia w opór, niech to będzie kamień w nabite 4 bary. Pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Druga, węższa opona. Dać węższą oponę. Damy węższą oponę, będzie rower szybszy, będzie dynamiczny, będzie lepiej przyspieszał. Wąska opona i ciśnienia w opór. Dwa największe mity, powielane wielokrotnie. Absolutna bzdura, absolutna nieprawda. Nieprawda to jest. Ja wam za chwilę to wszystko udowodnię. Ja już ten odcinek raz nagrałem go w terenie, w pięknych okolicznościach przyrody, natomiast nie miałem tam dowodów, po prostu to było gadanie do samego gadania. Stwierdziłem, że no nie, bez sensu, trzeba to powiedzieć jeszcze raz. I ja wam powiem, dlaczego są takie mity, skąd są takie mity. To jest wszędzie. Ja jeżdżę po zawodach, po wyścigach, po ustawkach, na każdym wydarzeniu, gdzie mam kontakt z jakimkolwiek innym człowiekiem, sprawdzam ludziom opony, ile oni tam mają władowane barów. To się w głowie nie mieści, co tam się wyprawia. Przecież to jest jakiś absurd. Gdzie nie spojrzę, tam jest wszędzie nabite. Nie było żadnej sytuacji, a robię to od bardzo dawna. Nie było żadnej sytuacji, a robię to od bardzo dawna. Nie było żadnej sytuacji, żebym dotknął opona i się zdziwił. O, a co tak mało powietrza? Co to za miękki kapeć? Halo? Nie było takiej sytuacji. Podkreślam. Wszędzie. Chociażby ostatnia sytuacja, gra w Magedon, w górach, prawdziwa górska wyrypa w deszczu, w błocie, w wymagającym terenie. Ląduję na kwaterze. Co się dzieje? Wchodzę, pytam się, gdzie mogę zostawić rower. Do pokoju nie można, można w narciarni. Proszę bardzo, kluczyk jest tam ukryty w schowku, proszę sobie wziąć. Idę, patrzę, otwieram cztery rowery MTB. No na pewno jadą jutro, na bank jadą jutro, no nie ma innej opcji. No są torby na kierownicy, jest zapakowane, dotykam. Kamlot. O, mówię nie, ja tego tak nie zostawię. Rano, na śniadaniu, albo to był wieczór, nieważne, na stołówce, wchodzę. Czyj to jest rower? Co to się stało? Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Czy ty, człowieku, jesteś normalny? Przepraszam, ja, nie, mój rower, ale to wiesz, ja to tylko tak sobie, po prostu, ja to spuszczę, to tylko tak teraz, na chwilę. Wszędzie jest to samo, ludzie mają takie przekonanie, że jak dowalę więcej, albo przypomnijcie mi sytuację. Ilu z was, no, jeżdżąc na rowerze MTB, tak, jedzie na ustawkę gravelową i dowali 4 bary, żeby być szybszy na asfalcie, żeby gravelowcy nie odjechali. Ilu z was tak robi? Każdy, co chwilę słyszałem, że tak robią. Bo będę szybszy, bo będzie lepiej się sunęło. Usiądźmy na spokojnie. Usiądźmy do komputera, ja wam wszystko pokażę. Nie denerwujmy się. Tylko spokojnie. Mam niezbite dowody. A szkoda tego Wrocławia. Byłem we Wrocławiu, piękna runda po Wrocławiu, ale było jeżdżone. Nagrałem fajnie, przewróciłem się, gleba, orłem przez kierownicę. No tyle nam się działo. Odcinek zmontowany do kosza. No bez dowodów to się nie da. Odpalam kompa. Zapraszam. Za mną. Uwaga, pokazuję. Jest pewna stronka, która się nazywa Bicycle Rolling Resistance. Jest to taka uznawana za jedną z bardziej wartościowych, merytorycznych, rzetelnych recenzji testów laboratoryjnych opon rowerowych wszystkiego rodzaju, właśnie pod względem oporów toczenia. I uwaga, przyjrzyjmy się uważnie sekcji CX Gravel. No i tutaj oczywiście cały ten początek, wszystkie te modele, które tutaj w tych rankingach wypadają najlepiej, to są modele opon, które mają idealnie gładki bieżnik lub tego bieżnika nie mają. Więc taki wniosek się nasuwa, że tak naprawdę takim podstawowym czynnikiem, który będzie miał wpływ na
niskie lub wysokie opory otoczenia będzie bieżnik. Kluczowa sprawa. Natomiast no, nie wiem, no moim zdaniem gravelowe trasy to jest takie coś jak 70% teren, 30% asfalt, coś takiego, więc opony z całkowicie gładkim bieżnikiem absolutnie tutaj w moim przypadku nie wchodzą w grę, więc ja pomijam sobie całą tą sekcję tych najbardziej faktycznie szybkich. Natomiast jeżeli już przejdziemy do opon z takim już jako takim widocznym bieżnikiem, to ku mojemu zaskoczeniu opony Tufo Tundero to są opony tutaj jedne z lepiej ocenianych i jedne z niższymi oporami toczenia. Na temat Tufo tutaj się nie chcę wypowiadać, dość mocno kontrowersyjny temat. Jak wiemy, no ja sam się przekonałem również, że też chwilę na Tufo jeździłem, ale niestety okazało się, że może i są fajnie szybkie i dobrze się toczą, natomiast są bardzo delikatne, wrażliwe i podatne na uszkodzenia. Moje wytrzymały 3,5 tysiąca, obie się rozdarły, więc moja przygoda z Tufo się bardzo szybko skończyła. Natomiast no, fakty są takie, że te Tufo faktycznie te opory toczenia mają bardzo niskie. No i uwaga, te opory toczenia wyraża się w watach. Już wam, teraz wam pokazuję wszystkie ciekawe zależności, na które spojrzałem. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj są dobrane takie parametry tych badań, że każde badanie jest wykonywane zarówno w systemie bezdętkowym, jak i z dętką. Też przy założeniach, że zawsze jest to prędkość 29 km na godzinę, czyli dość szybko. Naprawdę bardzo wyścigowe tempo i zawsze jest obciążenie na jedno koło 42,5 kg, czyli powiedzmy, można to tak przełożyć, że 85 kg. Tak? Całkowitego obciążenia. No, taki solidny zawodnik. No i teraz patrzcie, co tutaj się dzieje. Gravel Tundero 40 mm i Gravel Tundero 44 mm. Oczywiście mamy tutaj w różnych wariantach z różnym zastosowaniem ciśnieniem. Teraz zwróćcie uwagę. Weźmy sobie przy 40 mm ciśnienie tu jest podane 2,6 bara. Czyli moim zdaniem i tak sporo. Ja bym dał na pewno mniej niż 2,6 bara. I według kalkulatora, który mogę wam podlinkować, według moich takich parametrów, które podałem, przy 40 mm ja powinienem mieć około 2,1 bar, czyli coś jeszcze mniej niż tutaj jest wskazane w tym drugim segmencie. Ale zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Przy ciśnieniu 2,6 bara opory toczenia wynoszą 17,4 W. W oponie 44 mm, czyli zdecydowanie szerszy kapeć, gdzie możemy dać niższe ciśnienie, czyli tu jest zmierzone na 2,1 bara, ja bym dał nawet poniżej 2, ale nieważne, no to mamy waty 18,1. To jest pół wata różnicy. Moi drodzy, pół wata różnicy między 40 a 44, różnią się ciśnienie, wiadomo, bo jest to dostosowane, to jest pół wata różnicy przy prędkości 29 km na godzinę średniej, na idealnie gładkiej nawierzchni, bez żadnych nierówności. Nie mówimy tu o żadnych korzeniach, kamieniach, piachu czy czymkolwiek, gdzie wiadomo, że podłoże generuje swoje opory toczenia. Pół wata, umówmy się, jaka to jest różnica? To jest, że przy 29 km na godzinę to jest prędkość czołówki z ultra tak naprawdę. Jakie pół wata? O czym my tu mówimy? I naprawdę te różnice są znikome, porównywałem różne warianty, różnych opon, różne szerokości, no to jest czasami do 1 wata dochodziło między różnicą, między 40 a 44, albo między nawet 35, 38 a 44. To jest naprawdę błąd statystyczny. No nie zwracałbym na to kompletnie uwagi. To tak nie działa, że jak damy węższą oponę, katując się, tracąc na przyczepności, tracąc na komforcie, że będziemy szybsi. No nie będziemy. No takie są fakty. Uwaga, kolejna ciekawostka. Już wam pokazuję na kolejnym przykładzie. Tylko czy ja mogę pokazać na tym. No dobra, ale jak już jesteśmy przy tych watach i przy tym przykładzie. Gravel Tundero 44. No jeżeli sobie zwrócimy uwagę, że dokładając ciśnienia do opony, jednak te waty nam maleją, tak? Jeżeli mamy, załóżmy te 2,6 bara i tam jest 17,4 bata, to jeżeli dowalimy ciśnienia na 3 bary powyżej, to nam się zrobi 16 watów, jak dowalimy praktycznie 3,7 bara, to nam się zrobi 15 watów. Czyli tutaj mamy 2 waty różnicy. Zwróćcie uwagę. 2,6 bara, no ja bym dał 2, no to 2 bary mogłyby być około 18 watów. Niech będzie nawet to 18. To z 2 barów jest tak najbardziej optymalnie, miękko, komfortowo do terenowej jazdy. Mamy 18 watów. Walimy 3,7 bar. To jest jakiś... ale to musi boleć. Walimy 3,7 bara, żeby uzyskać niecałe 3 waty mniej. Niecałe 3, no ale to już jest różnica, powiedzmy, tak? 3 waty mniej, mamy 3,7 bara. Tylko, że to jest przy 29 km na godzinę, przy idealnie gładkiej drodze, bez żadnych nierówności terenu. To teraz sobie wyobraźcie, że
jeśli jedziemy na idealnie gładkim asfalcie, suniemy w peletonie, grupet to jedzie, wchodzimy na zmianę, okej, okay, mamy te 3 waty, niech będzie, niech wam będzie. Ale teraz sobie wyobraźcie sytuację, że nie ma gładkich asfaltów. Nawet asfalt, są nierówności, są kamienie, są korzenie, są cokolwiek, co musimy pokonać. Teraz, jak się zachowuje miękka opona, jak się zachowuje nabita do trzech i przyciśnięta bara opona na nierównościach, jakie by one nie były. Każda nierówność, jaką napotyka nasza opona na drodze, czy to będzie kamień, czy to będzie kawałek gałęzi, patyka, czegokolwiek, jest to przeszkoda, którą opona musi w jakiś sposób pokonać, tak? Jeżeli opona ma odpowiednio dobre naciśnienie, jest miękka, no to ona te wszystkie małe kamyszki, nierówności, dziury, kolejny wybiera, tak? Sunie prosto. Nie jest potrzebna dodatkowa energia na pokonanie tej przeszkody. Jeśli jest balon natłuczony do tych 3,7 bara, kamlot niesamowity, gdzie to już w ogóle nie ma mowy o żadnym komforcie, wszystkie plomby luźne, to z pewnością. Natomiast każda przeszkoda, którą pokonuje opona, to jest przeszkoda, którą ona musi pokonać. Na każdej przeszkodzie będzie się wybijać, podnosić, no jest to mnóstwo marnowanej energii tak naprawdę dodatkowej, którą opona potrzebuje, żeby tą daną nierówność, przeszkodę pokonać. Więc tak naprawdę, jeżeli weźmiemy te 3 niecałe waty, które tutaj uratowaliśmy, ale odejmiemy od tego wszystkie obciążenia, wszystkie opory, które generuje nierówne nam podłoże, to wyjdzie na to, że nic nie zyskujemy. Jest jeszcze gorzej, tak naprawdę na tym tracimy. Podobna sytuacja jest, moi drodzy, z oponami szosowymi. To nieprawda, że opona 23 mm czy 25 będzie szybsza niż opona 25-28 o stosunkowo niższym ciśnieniu. Tak samo, profil opony wąskiej jest bardziej owalny niż opony szerszej, więc ona nawet ze styku z podbożem ulega większemu odkształceniu. Odkształcenie opony powoduje również dodatkową energię, stratę dodatkowej energii. Podobnie z ciśnieniem w oponach szosowych. Również podobna sytuacja, jeżeli natłuczemy tam 8-10 barów i pójdziemy na tor kolarski, no to na torze faktycznie będą to jakieś korzyści. Natomiast nie ma idealnie gładkich asfaltów na co dzień. Zawsze znajdą się lekkie nierówności kolejny i to znowu będzie powodować, że nabita na kamień opona na tych wszystkich nierównościach będzie po prostu tracić więcej energii. Zużywać na pokonanie danej przeszkody. Kolejne przykłady. Lećmy dalej. Wróćmy do naszej... Tutaj mamy przykład, to jest Pirelli Cinturato Gravel Hard 40 mm. I teraz zwróćcie uwagę, kolejna ciekawostka. Ten Pirelli tak w miarę w środku stawki, nie najgorzej tutaj wychodzą w tych testach, natomiast chciałem wam pokazać, zwrócić na inną rzecz uwagę. Przy 40 mm, przy ciśnieniu 2,6 bara, moim zdaniem tak za dużo, no ale jak tak tutaj podają, no to w porządku, ale możemy sprawdzić na 1,9 bara. Na 1,9 bara ma opory toczenia 23,2 W. I to jest wersja bez dętki, tubeless. I teraz dokładnie ta sama opona, dokładnie z tą samą szerokością, dokładnie z tym samym ciśnieniem, tylko zamiast tublesa ma po prostu zwykłą, klasyczną dętkę. Tutaj jest akurat Conti Cross 28, która waży 160 gramów. Dokładnie ta sama opona generuje 28,2 W. Czyli to jest 5 W różnicy. Przypomnę wam wcześniej, mówiliśmy o pół wacie, jeżeli chodzi o szerokość opony i 3 watach, jeżeli mieliśmy do wyboru maksymalnie skrajne ciśnienie. Tutaj mamy to samo ciśnienie, tą samą oponę, ten sam bieżnik, mamy 5 watów różnicy tylko i wyłącznie na tym, że jest tubeless lub jest dętka. Więc zwróćcie uwagę, jak to mózg mi rozsadziło. Tłuczecie te 4 bary. Jeszcze nie chcę mówić, co wy robicie, jak macie 4 bary na dętkach. Jezusie, co tam się musi wyprawić? Tu patrzcie. 40 mm dętka i 3,7 bar. I mamy 18 watów oporu toczenia. A zwróćcie sobie, jak weźmiemy sobie Tundero 44, i weźmiemy sobie na przykład maksymalne ciśnienie 2 bary, 2,1 bara, mamy 18 watów. Mniej. Zwróćcie uwagę, grubsza opona, mniejsze ciśnienie, jest dużo niższe opory toczenia niż węższa opona z dętką. Takie są fakty, moi drodzy, takie są fakty. No nie oszukam, 18 watów. Dent, z
zobaczcie to. Pirelli Gravel Hard przy 2,6 bara z dętką to ma 23,3 W. To są dopiero opory otoczenia. Tu się należałoby skupić, jak ktoś na tych oporach otoczenia chce robić różnicę, no to nie pchać w ultra super wąskich opon z myślą, że to będzie nie wiadomo jakie korzyści dawało i nie ładować po 3-3,5 bara licząc na to, że na asfalcie będziemy szybsi. No fakty są takie, że będzie zupełnie odwrotnie. Jeszcze mam ciekawostkę dla Was. Coś dla MTB-owców, MTB. Zwróćcie uwagę. Porównujemy Cinturato Gravel Hard 40 mm i porównujemy sobie Continental Race King, czyli oponę MTB. Ona wypadała dość dobrze w tym zestawieniu. To nie jest jakaś tam z końca stawki, raczej z początku stawki. Teraz patrzcie, co się wyprawia. 2,2 cala, najniższe możliwe ciśnienie, czyli jeden. Słuchajcie mnie dobrze. Opona MTB 1,7 bara, 2,2 cala, ma 18,8 W oporów toczenia. Cinturato Gravel M na mleku przy 2,6 bara, 40 mm, ma 19,5 W, 1 W więcej. Czyli opona MTB, która jest szerokim kapciem, 1,7 bara, będzie generowała mniejsze opory toczenia niż 40 Cinturato na 2,6 bara. Tu mamy 1,9 bara nawet, jakbyśmy dali w Cinturato. I to tak jest dużo wyższe, większe ciśnienie niż tam. Mamy 23 W. No nie ma opcji. Takie są fakty, moi drodzy. Takie są fakty. Sami widzicie, nie tędy droga. Ja od samego początku wyznaję zasadę, że czym szerszy kapeć, tym lepszy. Nie ma co i czym mniejsze ciśnienie możliwe, dopuszczalne, jak jesteśmy w stanie... jadąc, nie dobijając, tym lepiej. Nie chcę już mówić, jaka jest różnica pomiędzy chociażby nawet stosując, ja Wam pokażę ten kalkulator, sprawdźcie sobie kalkulator. Z kalkulatora ciśnienia, który ja sobie gdzieś tam sprawdziłem, wszystkie moje parametry pod styl jazdy, ciężar, wszystko tak dalej dopasowałem, to mi wyszło, że ja powinienem mieć przy 40 mm 2,1 bara, a przy 48, tak, bo tak mi te 45 się rozkładają, powinienem mieć 1,9 bar. I faktycznie tak jest, że to jest bardzo optymalne ciśnienie. Natomiast patrząc po tych tabelkach, to wynikałoby, że te różnice w oporach toczenia to będziemy znowu. To będzie różnica 1 W przy 29 km na godzinę. Więc no to jest jakiś margines. Natomiast w komfort jazdy, a nie, bo też mam inny ten. No dobra, natomiast komfort jazdy, wygoda jazdy, przyczepność, pokonywanie nierówności, no to jest w ogóle nie do opisania. Wiadomo, że 48 mm to może nie jest jakieś najbardziej uniwersalne rozwiązanie, to już trochę jest przesadzone mocno w kierunku terenowym, ale sam fakt, sami zobaczcie, ja specjalnie wykupiłem wersję premium na tej stronie, bo ta wersja darmowa nie ma tych skrajnych po prostu wartości watów w najniższym zbadanym ciśnieniu i najwyższym. Są te środkowe, więc możecie sobie poprzeglądać, popatrzeć. Jest mnóstwo tych opon, zarówno... nie ma wszystkich, wiadomo, ale jest naprawdę tego sporo. Ciągle jakieś nowe testują, jest fajna stronka. Na pewno jak ktoś jest takim geekiem oponowym i zwraca uwagę na to, a ja wiem, że w tym gravelowym półświatku tak trochę jest, że temat opon to jest bardzo delikatny temat, bardzo burzliwe dyskusje zawsze na temat opon się toczą, no ale sami widzicie. No i teraz już wiadomo, że ta teoria nie zawsze idzie z praktyką, tutaj zobaczcie, no, na papierze tufo wyglądają rewelacyjnie. Faktycznie też czuć, że one tak się dosyć dobrze zbierały i były dynamiczne, natomiast w praktyce okazują się... No na asfalt, głównie na asfaltowe drogi, pewnie czasami zjazd na szuter to byłoby spoko, natomiast do takiego upalania po gruzie, no to na pewno nie. Dajcie znać, jak tam u Was z ciśnieniem, jakie ciśnienie pakujecie do opony. Wszędzie, gdzie ja sprawdzam, to zawalicie za dużo. To jest normalne. To chyba tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Dajcie znać, czy częściej nagrywać dla Was takie pogaduszki przy kawie. Bez wychodzenia z domu. Było ładnie nagrane, piękne. Były takie szutry we Wrocławiu, mówię Wam, ale tam było pięknie. Gleba była, wszystko było, ale no... Nie, bez takiego podkładki to czułem, że to nie jest do końca dobry pomysł. Nara, cześć.